To już trzecia edycja, w której młodzież i nie tylko sadzi drzewa. Proszę powiedzieć, ile osób bierze udział w tej akcji w tym roku? W piękną kwietniową sobotę, tak jak pani powiedziała, po raz kolejny spotykamy się na terenie Lasów Kozłowieckich po to, żeby posadzić swoje drzewo. W tym momencie tak mi jeszcze jest trudno oszacować, ile jest osób, bo sadzimy dzisiaj drzewa w trzech różnych miejscach. Tutaj, gdzie jesteśmy w tej chwili, koło Annoboru, sadzimy koło Dąbrówki i sadzimy koło szkółki Stróżek. Ale z tego, co rozmawiałem z kolegami, to na pewno jest w tej chwili około 200 osób na wszystkich powierzchniach. Także mamy około 200 osób, naszych gości, którzy przyjechali dzisiaj razem z nami posadzić las. Mhm. Jakie sadzonki są sadzone? Sadzimy te drzewa, które normalnie rosną w naszych lasach i takim najpospolitszym gatunkiem, znaczy najpospolitszym, no najczęściej spotykanym, który sadzimy dzisiaj, to jest dąb. W zasadzie kwiecień to już są takie ostatnie dni, kiedy prowadzimy akcję odnowieniową, akcję zalesieniową. We wcześniejszym okresie, pod koniec marca, na początku kwietnia, sadziliśmy te sadzonki, które szybciej rozpoczynają swoją wegetację, a więc zaczynaliśmy od modrzewia, od brzozy, od sosny. Natomiast na koniec zostawiamy sobie te gatunki, które najpóźniej rozpoczynają wegetację i takim gatunkiem jest właśnie dąb. Ale oprócz tego przygotowaliśmy sadzonki, które już rozwinęły swoje liście. Sadzimy jawora, sadzimy inne klony, lipy i sadzimy kalinę. Proszę powiedzieć, jakie atrakcje czekały na tych, którzy dzisiaj są razem z nami tutaj właśnie? Ta akcja ma hasło posadź swoje drzewo, ale to nie jest tylko sadzenie drzew. Każdy, kto dzisiaj do nas przyjechał, ma możliwość zwiedzania naszej szkółki, szkółki Stróżek, gdzie jest prowadzona hodowla sadzonek, drzewek, które później są wysadzane na uprawach leśnych. I myślę, że dla wielu z Państwa, którzy dzisiaj przyjechali, jest to pierwsza w życiu możliwość zwiedzenia takiego miejsca. Nasi pracownicy, którzy na co dzień zajmują się sprawami szkółkarstwa, są dzisiaj właśnie przewodnikami po takiej szkółce i opowiadają o tajnikach pracy na szkółce, o tym, jak się hoduje sadzonki i różne ciekawostki właśnie o tych drzewach, które występują w naszych lasach. Ile lat trzeba czekać, żeby z takiej małej sadzonki urosło wielkie, olbrzymie drzewo? Akurat dęby, które sadzimy, mają 3 lata. Także to są sadzonki, które 3 lata temu były posiane, żołędzie na szkółce. Z tych drzewek wyrosły właśnie te sadzonki, które z żołędzi wyrosły te sadzonki, które sadzimy. A ten dąb, który sadzimy, on będzie tutaj rósł około 150 lat. A więc każdy może przez kolejne, w zasadzie przez całe swoje życie przyjeżdżać tutaj i oglądać te drzewa, ten las, który dzisiaj sadzimy. Także to jest taki bardzo swoisty pomnik, pomnik tworzony naszymi rękoma i pomnik, który będzie się rozwijał przez kolejne dziesięciolecia. Także to jest coś niesamowitego, coś pięknego, móc obserwować te drzewa, które własnoręcznie posadzimy, które będą tak długo tutaj rosły. Widać, że młodzież bardzo chętnie bierze udział w tego typu akcji. Czy to jest spowodowane tym, że nadleśnictwo otwiera się właśnie na młodych ludzi?
Dzisiejsza akcja, akurat uczestnicy dzisiejszej akcji, to jest głównie młodzież, ale to są całe rodziny z malutkimi dziećmi, które mają roczek, dwa. Ja dzisiaj spotkałem taką rodzinę, która była w ubiegłym roku z dzieciaczkami, które jeszcze nie umiały chodzić, a w tym roku już samodzielnie sadzą, samodzielnie się poruszają. No na pewno przy pomocy rodziców będą sadzić to swoje drzewo. Młodzież bardzo aktywnie uczestniczyła, zapisała się na tą akcję. Szkoły, z tego co wiem, to musiały ograniczać liczbę chętnych, stworzyły listę rezerwową, bo po prostu było tak dużo chętnych do uczestniczenia w tej dzisiejszej akcji, chętnych do wyjazdu do lasu. Przypominam, że dzisiaj jest sobota, a więc nikt w zasadzie nie musiałby pracować, nikt nie musiałby iść do szkoły. Wszyscy, którzy tutaj są, są dobrowolni, przyjechali tutaj dobrowolnie, ale również oprócz młodzieży mamy tutaj już również osoby dojrzałe, emerytów i rencistów z Lubartowa, którzy bardzo chętnie włączyli się do tej akcji, chcieli przyjechać większą jeszcze grupą. Natomiast no, my mamy jakieś ograniczone możliwości też techniczne. Pracuje nas na terenie Lasów Kozłowieckich kilkanaście osób i po prostu logistycznie byśmy większej grupy nie byli w stanie tutaj opanować. A sadzenie drzew jest to taka czynność, która wymaga dużej dokładności. Powiedzieliśmy już, te drzewa będą rosły przez kilkadziesiąt lat, ponad 100 lat, a więc od tego, w jaki sposób te drzewa posadzimy, zależy to, jak one będą się tutaj czuły, jak one będą rosły. Że taka akcja wzbudza taki szacunek do środowiska u osób właśnie młodych, szczególnie młodych, bo te starsze chyba taki szacunek mają wypracowany. Na pewno wzbudza szacunek do przyrody, wzbudza szacunek do drzew. Często spotykamy się, szczególnie gdzieś w miastach, ale również i w lasach, że młode, posadzone drzewa są bezmyślnie niszczone, są łamane. Młodzież, poczując tą dzisiejszą pracę, wkładając bardzo dużo energii, bo przygotowanie miejsca do sadzenia wymaga użycia naprawdę dużej siły. Wykopanie takiego dołka, gdzie będzie posadzone drzewko, wymaga niesamowitego wkładu energii. Także sadząc te drzewa, pocąc się przy tym, myślę, że nabiorą szacunku do tej otaczającej nas pięknej przyrody, do tych drzew, które spotykamy w miastach, w parkach. I to jest też jedna z ról, jaka stoi przed tą akcją, żebyśmy nawzajem wypracowywali w sobie taki szacunek do przyrody, do środowiska, do tego, co nas otacza. Główną atrakcją oczywiście jest sadzenie drzew, ale chciałam zapytać, co będą robili ci, którzy już drzewa posadzą później? Akurat ta grupa, z którą my w tej chwili jesteśmy w lesie, wcześniej miała możliwość zwiedzania szkółki. Teraz sadzimy, a po ciężkiej pracy oczywiście przychodzi czas na odpoczynek. Także stąd jedziemy do Starego Tartaku, tam jest przygotowane ognisko. Każdy uczestnik akcji będzie miał możliwość zjedzenia dzisiaj pysznego leśnego bigosu, kiełbaski upieczonej na ognisku, ale również tam będzie możliwość uczestniczenia w różnych konkursach, quizach, wygrania nagród. Także bawimy się do godziny drugiej. Na razie pracujemy, a później będziemy się bawić.